Uwaga, uwaga, łączymy się telefonicznie z gościem muzycznym, dla nas bardzo ważnym, bo związanym z listą przebojów kultowej Akadery. Piotr Pawłowski i jego szkatułka znajduje się wśród propozycji do listy. Witamy serdecznie, Piotrze. Witam serdecznie. Szkatułka. Powiedz nam coś więcej o tym utworze. Jakie było tło jego powstania? Generalnie od ostatniej premiery Człowieka w czarnym swetrze minęło już sporo czasu i stwierdziłem, że trzeba coś nowego stworzyć. A że moja żona jest po filologii polskiej i lubi pisać, to poprosiłem ją o jakiś tekst. No i patrzę, czy tam jakaś szkatułka. No tak nie do końca mnie to zadowoliło, ale mówię, okej, biorę gitarę i próbuję. I tak po 20 minutach miałem już taki zarys muzyki, a że była u nas wtedy, akurat jak pamiętam, nasza przyjaciółka, no to już trzeba było pójść i sprawdzić, co o tym sądzą. Okazało się, że praktycznie po paru detalach została pierwotna wersja, tak jak jest teraz. Tak? Czyli można powiedzieć, że to taki domowy projekt. Żona napisała tekst, ty napisałeś muzykę, prawda? Tak. Żona często pomaga mi właśnie w tekstach. Ja staram się też coś pisać, no ale wiadomo, ostatni szlif należy do niej. Do tej piosenki powstał piękny teledysk. Ten teledysk można oczywiście znaleźć na twoich mediach społecznościowych. Jak powstał ten teledysk? Skąd w ogóle wzięliście pomysł na scenariusz? Moi znajomi, przyjaciele, małżeństwo, też ma pasję nagrywania czegoś, tak? Oni bardziej w film idą. I już po nagraniu szkatułki pokazałem im piosenkę i stwierdzili, że chcą zrobić do tego teledysk. Jak Agatka przyszła i mi opowiedziała, jaki ma pomysł, no to mówię, o kurczę, to nie w moim stylu. Wszystko odwrotnie, tak? Piosenka o miłości, a tutaj wszystko odwrotnie. Ale mówię, chyba trzeba iść w to. No jeżeli ona uważa, że to będzie dobre. Nagraliśmy to w ciągu jednego dnia. Spotkaliśmy jeden dzień zdjęć i po prostu oni później to pomontowali. Super zabawa przede wszystkim. Pewnie też fajna pamiątka, taki teledysk, prawda? Tak, zdecydowanie, pamiątka rewelacyjna. Tym bardziej, że on wyszedł bardzo dobrze, muszę to przyznać. Uważam, że tak, także odbiór jest przefantastyczny, także super. Chciałam cię jeszcze zapytać o to, bo ty nagrywasz piosenki w swoim domowym studiu nagraniowym, to prawda? Tak, mam swoje takie małe studio nagraniowe w pokoju. Tworzę w pewnym momencie swojego życia. Pomyślałem sobie, że fajnie by było robić miksy już tak profesjonalnie, powiedzmy. Więc poszedłem do szkoły, jestem teraz technikiem realizacji dźwięku i sobie sam tam w zaciszu tworzę, miksuję i tak jak widać ostatnio wydaję tak utwór już w całości. Czyli ty lubisz się tym zajmować, to nie jest kwestia pewnej potrzeby, tylko ty naprawdę lubisz to robić. Tak, to jest po prostu pasja. Muzyka to jest pasja. Wolna chwila, gitara w rękę i coś już kombinuje. Powiedz mi, jaką ty masz metodę działania? Czy ty jesteś za wydawaniem singli, czy może za wydawaniem od razu całych płyt? No i od razu też zapytam, czy ta szkatułka znajdzie się na jakiejś może epce w przyszłości? No, to moje marzenie, wydać swoją własną płytę, ale myślę, że w tych czasach to jakaś właśnie epka, singiel, tak? Powolutku i do celu. Czy ty masz tych piosenek trochę nagranych na tym etapie? Na tym etapie mam już nagranych bodajże 5 numerów. Także już myślę, że czyli epka by z tego wyszła. Tak, mogłaby być z tego epka. No w takim razie ci tego serdecznie życzę. Powiedz mi, czy jako muzyk, który no można powiedzieć dopiero rozwija swoją karierę, mówiłeś, że robisz to tak jako hobby, póki co, ale jak oceniasz? Czy trudno jest zaistnieć w dzisiejszym świecie muzyki? Jak to oceniasz sam? Wydaje mi się, że tak, że bardzo trudno. Jest wiele, bardzo dużo utalentowanych osób, które tak jak ja tworzą, wydają jakieś numery. Tak. Trudno jest się przebić. Trudno. Zapytam cię jeszcze o plany koncertowe. Czy będzie można gdzieś zobaczyć cię na żywo na scenie? Masz jakieś plany tutaj? Akurat teraz najbliższy termin to 11 listopada. Zagram w Sępopolu, w moim rodzinnym mieście.
będę supportował Felicjana Andrzejczaka. Także serdecznie zapraszam, 11 listopada. Jeszcze nie znam dokładnej godziny, ale na fanpage'u pewnie się pokaże już niedługo. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli gdzieś nasi akaderowi słuchacze będą w Polsce, to zapraszamy na koncert oczywiście. Myślę też, że na koniec możemy zaprosić wszystkich słuchaczy do tego, aby głosowali na szkatułkę, tak aby w poniedziałek podczas najbliższego notowania listy szkatułka znalazła się jak najwyżej, najlepiej na pierwszym miejscu, prawda? Prawda. Super, super. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Piotr Pawłowski, autor szkatułki, która znajduje się wśród propozycji do listy przebojów. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Również dziękuję i pozdrawiam. No i gramy teraz szkatułkę. Uwaga. Następne tysiąc lat, choćby miał zapłonąć świat, ty bądź tu, przy mnie obok. Czy w ulewie, czy we mgle, dobrze czy jak będzie źle, czuj się ze mną, tylko sobą. W szkatułce na półce, zamknę każdą sekundę, a gdy zgasznie ci uśmiech, otwórz ją. W szkatułce na półce, zamknę każdą sekundę, a gdy zgasznie ci uśmiech, otwórz ją. Bywa, że coś jest nie tak, przeklinam każdy swój żal, gdy się uśmiechasz. Splotę w dłoniach twoje włosy, swym spojrzeniem zauroczę. Przypomnę, że to na mnie czeka. W szkatułce na półce, zamknę każdą sekundę, a gdy zgasznie ci uśmiech, otwórz ją. W szkatułce na półce, zamknę każdą sekundę, a gdy zgasznie ci uśmiech, otwórz ją. Otwórz ją. Zamknę każdą sekundę, a gdy zgaśnie ci uśmiech, otwórz ją. W tej szkatułce na półce, zamknę każdą sekundę, a gdy zgaśnie ci uśmiech, otwórz ją. W tej szkatułce na półce, zamknę każdą sekundę, a gdy zgaśnie ci uśmiech, otwórz ją. W
Jesteś katuce na półce. Zamknę każdą sekundę. A gdy zgaśnie ci uśmiech, otwórz ją. Jesteś katuce na półce. Zamknę każdą sekundę. A gdy zgaśnie ci uśmiech, otwórz ją. Jesteś katuce na półce. Zamknę każdą sekundę. A gdy zgaśnie ci uśmiech, otwórz ją. Otwórz ją. 87 i 7 FM. Radio Agatera. Reklama.